Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj nie pogadamy sobie o grach, przynajmniej w tym odcinku, ale spędzimy Dzień Dziecka. Słuchajcie, budzi się 1 czerwiec 2021 roku. Kiedyś to ja byłem brzdące, mogłem się spodziewać coś fajnego na Dzień Dziecka. Teraz to ja jestem rodzicem, który będzie organizował po prostu taki dzień. Co sobie Jack wybrał? Słuchajcie, do kina nie poszliśmy, bo zazwyczaj chodzimy do kina na jakieś takie okazje. Ale idziemy, słuchajcie, do Muzeum Iluzji. Iluzja mi się kojarzy z czymś fajnym, z czymś, co mi się może podobać. Dzisiaj może mogę wkręcić, ale muzeum już tutaj zobaczymy, no bo współczesne muzea to nie odnoszą się, słuchajcie, do starych muzeów, po których lataliśmy w szkole. Tak więc zobaczymy. Zobacz, dawno tu nie byliśmy, co? Na staróweczce. Witamy w Warszawie. Welcome to Warsaw. Syrenka warszawska. I jak jesteśmy, proszę bardzo, Muzeum Świat Iluzji dokładnie się nazywa. Odpalamy wrotki, inny wymiar rozrywki. Another form of fun. Jej, mam nadzieję, że już się kończy ta historia z maseczkami. To będzie zaraz za nami. Nasz voucher. Patrzcie, nie ma Kuby do połowy, tylko głowa wystaje. I to jest właśnie iluzja. Sorry. Pyk. A to jest lustro, nie? Lustro i odbija światło? Tak, to jest lustro, no. Odbija po prostu bok. Ciepło jest, co? A tak naprawdę to jest... Opa, wychodzimy stamtąd, wariat. Stopami byś to wziął. Stopami? No. Wiem, o co chodzi, znam ten klimat. Zabijam te czuchę. Chodźcie, tu staniemy. Ludzi karmuzi. Już mordeczko. A tutaj patrzcie, twarz. No obrazie. Co tu widzisz, Ania? Twarz, dokładnie. Usta, nos, a to są warzywa i owoce. A z tym rekinem to jak trzeba by się ułożyć? O tak, tutaj chyba. A tu mam aparat, a ty masz stópki, to tutaj trzeba by zrobić zdjęcia. Dobra, chodźcie. A, to takie małe? No takie małe, żeby to było takie wrażenie, ale jakie echo, co? Patrzcie w górę, w dół. Oh. Takie windy powinni robić. Nie? Ciekawe. Co jest fajnego? No tylko, że zobacz, ile jest osób tam z tyłu, widzisz? No. To jest fajne, to jest okej. Poprzednie było lepsze. Jak V, jakby będę tam. Mnożymy się, dobra. Jest. To tak jakbyś na siłce robiła fotkę. Tak, ale na siłce robią fotki. O oh yeah, tak jest. Siła, herkules. Dobra, uciekamy stąd. A jak to parzy. Bo te ledy trochę siedzą. No i to bardzo. Nic nie widać, mordo. No nie, słabo to sobie. Bo to powinno być na taką wysokość, żeby sobie wsadzić rękę z drugiej strony. No. Idę po ciebie. Teraz się no to teraz ja. Pozdro. Teraz się z tobą. Dlaczego wszyscy chcą ze mną? Czupaki? Czupaki munianio?
patrz, Einsteina w 3D, Aniu, która spogląda cały czas na ciebie. Super złudzenie, zobacz. Widzisz? Ekstra. To też jest fajne, jakby to było krzywe wszystko, co? Jakby się przewracało. No, bo się kręcą wokół siebie. Super! Kołowrotku. Jak w komiku. Szkielet taki śmieszny. Ej, ale... Ojej, to jakby trochę na statku było, nie? Ale na początku było normalnie. Tak, jakby na statku mnie bujało, bez pitu. Złudzenie jak buja, ale jaja. Nie. No jak nie? Ojej, mam wrażenie, że się kto cały kręci, stary. To nie. Bez pitu, jaka jazda. Ja jak pierwszy raz wychodziłem, to normalnie, ale jazda, bez pitu. Nie masz wrażenia, że się kręcisz dookoła? Nie. Ja stąd idę. Jak to stało? Ale jazda bez kitu! Super! A ten tego. O Boże! On jest przekrzywiony. Tak, on jest przekrzywiony. No. No ale dobra, tutaj normalnie fizyka. Ale ten. Chodźcie tam zobaczyć, bo mieliśmy te. Nie no, najlepiej to ten kołowrotek tam. To jest super. Ja po prostu miałem wrażenie, że ja latam wokół tego. A tutaj? A, no to jest tutaj. O, dobra. Na początku to jest luz, ale później jest wrażenie, jakbyś jeszcze ultrafiolet tutaj śmiga, dlatego ten szkieletor się świeci. Super. Tu jest czerwony kwadrat. Tu jest zielony. Czerwony, zielony. Z góry nie ma nic. Zium, zium, zium. To co, skupo? No. To są duże reflektory tam. Ania, które kółko jest większe, a które mniejsze? To jest samo. Dokładnie. No to come on. No to come on. Wysoki. Niski. I też niski, a za to jakiś szeroki. O, i o co chodzi z tymi kulami, Ancia? To nie wiem, jak się przyda wideo. Teraz ty zrób kuła. Ułożyło się, well done, jest. A teraz zrób na, tam, na drugi trójkąt. A, bo tamto jest mniejszy, zobacz, rozumiem. Tu robisz taki trójkąt, a tu robisz w tym. Super. Double. No i co? No to idź. Nie mów. Zobacz teraz, no idź. Postój. Nie, idź ty w górę. Patrzcie na górę, albo co? O ja! Teraz mnie wyruszyło! Ojej! Teraz mnie... Oh my god! Jest. No dawaj, Ania! No chodź jeszcze na moment. Czym dłużej tu siedzisz, posiedź tu chwilę. Bez fitu. Dla mnie to jest super jazda. Ale mi się w głowie normalnie kołysze. A to patrz, a to ci ucieka. Pokaż. A dobrze. A to ups, to jest takie ups. No, o jest, rzeczywiście, to ucieka. Takie rozkminki, takie łamigłówki. O, to jest też fajne. Szczęka nakręcona. Ucieka. Super. Dziękuję, do widzenia. Wychodzimy z Muzeum Świata Iluzji. Bilety, słuchajcie, zarezerwowaliśmy sobie online. Zapłaciliśmy 90 zł.
Wiadomo, że dla dorosłych jest droższy bilecik, ale w cenie 90 zł też można kupić bilet rodzinny, do którego można jeszcze doliczyć jednego dzieciaka, tak więc można byłoby w tej samej cenie wziąć jeszcze dla Kuby kumpla. Tak więc fajnie. Ale 9 dych troszkę mogłoby być większe, co? Ale tak 3 dychy na głowę to było spoko. Co mówisz? Nic. Ale tak na 3 dychy i tak pójść zobaczyć to było spoko moim zdaniem. Spoko, spoko. No spoko, fajnie. Powinno być trochę więcej atrakcji. Więcej atrakcji? Szczególnie z załamywaniem światła, fajniejsze efekty by były. A sala powinna być klimatyzowana troszkę, bo tryhardem pachniało. Nie? No, ale nie, no spoko. Beka, no nic. No tam była sama głowa i tata. Jak w szkole, taki, jak w szkole ten. Kozę, jakbyś kozę powąkał. Na WF-ie. No nieźle, ale dobra. Ogólnie pozytywne, słuchajcie, wrażenia. Fajnie, polecamy ogólnie. Jak miałbym oceniać to od skali 1 do 10, to 7 na 10 bym dała. A ty? 7. Ania, a ty? Dobra, 7. Tak. I miłe panie przy recepcji mówią, jak prawidłowo rozkminiać zagadki, jak robić zdjęcia, więc luzik, arbuzik, fajnie było. Teraz idziemy się przejść, co? Elo. Zobacz, co się stało. Lepsze to niż szejk. No. Za dychę można zrobić coś zdjęcie z miszkiem. Za dychę. Zdjęcie powinno być, słuchajcie, za darmo, a walnięcie w brzuch za piątkę, Kuba powiedział. No. Po prostu tak się uśmiałem. Tak powinno być. Tak jest w filmach, nie? No. Zazwyczaj. O, beka.